Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Maciek, Piotrek mówi, że są muldy na najeździe. Jak ty się tam czujesz? Czy muld nie czułem, ale było bardzo wolno teraz i o ile w pierwszej serii, gdy padał deszcz, nie było tak wielkiego problemu, bo są rowki, w które ta woda po prostu wpływa, ale jak ten deszcz przekształcił się w taki bardzo mokry śnieg, pojawiły się problemy. I po pierwsze spadła prędkość najazdowa, a po drugie w momencie, kiedy wjeżdżamy już przed progiem na płaskie, zaczyna zwalniać i to wybija nas po prostu z rytmu, tracimy równowagę na dojeździe i nie jesteśmy w stanie wykonać dobrego skoku. Wyobrażasz sobie takie warunki jutro? No skoro dziś były, to i wyobrażam sobie jutro, ale na pewno nie chciałbym czegoś takiego. Dlaczego taki sens w takich warunkach tutaj, taki trening w takich warunkach, taki skok, to coś wnosi, czy... Znaczy, nie wiemy co będzie jutro i myślę, że gdyby takie warunki powtórzyły się jutro, to dzisiejszy trening byłby naprawdę cenny, bo będziemy mądrzejsi od dzisiejsze doświadczenia. Mam nadzieję, że takie warunki się nie powtórzą, ale tutaj w Lahti trzeba być gotowym na wszystko. Także myślę, że ten trening był wartościowy, bo jesteśmy w stanie wyciągnąć z jego jakieś wnioski. Na pewno też przetestować jakieś smary, tą pozycję dojazdową przy tak trudnych warunkach. No i też wiadomo, starać się poprawiać jakieś błędy, które myślę na pewnym etapie były dzisiaj wyeliminowane. Także jak najbardziej był to wartościowy trening. Na czym szczególnie dzisiaj pracowałeś? Tak, już właściwie od wczoraj pracowałem nad właściwie takimi dwoma rzeczami. Przede wszystkim na tym, żeby właśnie ten dojazd był stabilny i podczas odbicia, żeby tej stabilności nie tracić. To wiadomo, dzisiejsze warunki troszkę mi utrudniły zadanie. Ale to też dobrze, bo kiedy pojawia się taki bodziec dodatkowy, który utrudnia i później ten bodziec zabierzemy, to jest dużo łatwiej. Także w sumie te warunki być może pomogły nawet patrząc przyszłościowo i tak do tego też podchodzę. Przy różnej pogodzie już spotkaliście na Lahti, te dzisiejsze warunki są najgorsze, czy jednak taka śnieżyca była na początku trudniejsza? Nie, te są zdecydowanie trudniejsze, bo ten śnieg jest bardzo, bardzo mokry i to jest właściwie taki śnieg z deszczem. Pierwszy dzień był mróz i ten śnieg jest po prostu suchy i ta ekipa dmuchaczy jest w stanie go wymieść z torów, a nawet kiedy nawet troszkę tego śniegu zostanie, to się nie klei do nart i można swobodnie jechać, a w momencie, kiedy ten śnieg się klei do wszystkiego, to pojawia się problem. A czujesz takie rosnące napięcie w dzisiejszym konkursie? Myślę, że na to przyjdzie czas. Na razie jestem głową tu i teraz na treningu, bo jeszcze trzeba ten trening zakończyć, przeanalizować, ale na pewno napięcie będzie wzrastać z biegiem czasu. Będzie szczytować jutro, ale też staram się tak myśleć bardzo, bardzo zadaniowo i nie dać ponieść się tym wszystkim emocjom. Super, dzięki. Jeszcze jakbyś powiedział, bo wczoraj mieliście od nas spokój po treningu, ale za to Słoweńcy was zatrzymali. O co pytali, co chcieli wiedzieć? Znaczy, pytali głównie o Mistrzostwa Świata. No widać, że byli troszkę zaskoczeni brakiem medalu na małej skoczni, bo według nich byliśmy faworytami i pytali się o przyczyny takiego stanu rzeczy, pytali o to, jak zapatrujemy się na konkurs na dużej skoczni i też przede wszystkim pytali o konkurs drużynowy, kogo uważamy za faworytów, jak patrzymy na drużynę Słoweńców. A na końcu był temat Planicy, bo widać, że już dość mocno chcą reklamować ten konkurs. Jak